to była zabawa na samym początku. Taka chęć po prostu spotkania się na fajnej zabawie z przyjaciółmi orkiestry. Tych przyjaciół zrobiło się nagle bardzo dużo, ale także przystanek Woodstock ewaluował o 180 stopni. To 19 lat temu koncert na scenie, na której na każdym tym rusztowaniu był cement, bo to była budowlanka. A dzisiaj to już ja nie mówię o samej scenie, tylko mówię także o takiej roli edukacyjnej całego festiwalu, ilość spotkań, ilość gości, bardzo ważne wydarzenia, bardzo ważne dyskusje. ASP, na którym właśnie teraz jesteśmy, które jest dla wielu przyjezdnych głównym celem w ogóle przyjazdu. Nie właśnie muzyka, nie scena, nie to, co się dzieje na festiwalu. Ale myślę, że z festiwalu zrobiliśmy to, co gdzieś w mojej duszy się działo. 19 lat temu o tym nie wiedziałem, że on może tak wyglądać, ale poszedł w kierunku, który nam wszystkim niezwykle odpowiada. Stworzyliśmy miasto na kilka dni interesujące z tym, co miasto ma u siebie. Z autostradami, skrzyżowaniami, bankami, pocztą, czyli to, że funkcjonuje. I z tym, co w każdym mieście jest. Jest fajny teatr, jest fajne kino, jest fajna hala, gdzie można iść na koncert. Jest miejsce, gdzie możemy spędzić się super z przyjaciółmi. Stworzyliśmy jedyny taki festiwal i sobie zdajemy sprawę atmosferycznie. Takim ideałem kiedyś był Glastonbury. Ale Glastonbury jest ogrodzony w sposób dziwny, dla mnie kompletnie niezrozumiały, do którego się wchodzi i wychodzi. A my tą przestrzeń mamy, staramy się, żeby ludzie tą przestrzeń przenieśli, wracając do domu, jadąc do domu, rozmawiając o tym w pociągu, w samochodzie, stopem. Myślę, że stworzyliśmy z wieloma ludźmi niesamowitą rzecz i cieszymy się, że to idzie w tym kierunku. To ja nie sądzę, żeby ktoś jeszcze był w stanie coś takiego zrobić. Jest to kompletnie niepowtarzalna impreza i wiesz, gdyby się udało komuś, no to gratuluję, to naprawdę, wiesz, jest to, ale myślę, że to jednak jest... Nie, no, to jest coś zupełnie wyjątkowego. Tak. Myślę, że to w ogóle wyjątkowe. Można oddzielić przystanek od reszty i nie umniejszając reszcie, po prostu, wiesz, jakoś jest to fenomen po prostu, jest to fenomen. Życzę każdemu, żeby coś takiego stworzył jak Jurek. Wiesz, to właśnie zwieńczenie całej tej sytuacji, która zaczyna się w styczniu, cała wielka orkiestra i tak dalej, także to jest właśnie, tutaj wszyscy mogą przyjechać. Dwa strzały sobie takie w roku i naprawdę to są takie strzały, że kładą na kolana cały kraj, nie? Także chyba lepsze dwa takie dobre strzały, nawet bardzo, bardzo dobre, niż jakieś 10 takich, wiesz, słabszych, nie? Się okazuje, że warsztaty kabaretowe przerodziły się w ogóle w spektakle. To, co robiło Jam chyba z siebie, łowcy.b, to, co robi kabaret Limo,
to, co robią ludzie, rozmawiając z nimi, bo to są połączenie ich, to jest połączenie ich normalnych spektakli, no z takim chyba poczuciem, że miecie w sobie dużo śmiechu. Ja myślę, że Polakom kabaret jest niezwykle potrzebny. Dzięki kabaretowi żeśmy przeżyli głupie czasy PRL-u. Potrafiliśmy się z tego śmiać. Kuriozalnie mamy teraz wolność i momentami mało się śmiejemy, za mało się śmiejemy. Więc ja myślę, że te kabarety są tutaj uczenie ludzi, żeby się śmiać, żeby mieć takie poczucie dystansu, jest niezwykle ważne. Ale to także pokazuje, że rola ASP, które funkcjonuje od rana do rana w sumie, jest osobnym festiwalem, osobnym, dobrze zmontowanym festiwalem, a my co roku poszerzamy tę całą opowieść o nowe propozycje. Zobaczmy następne zdjęcie. Pamiętasz, jak już dojechaliśmy do tej góry? No. Stanęliśmy przed hotelem i tam była ta rodzina z psami. O, ta rodzina z psami, kurde. Rodzina dwuosobowa, a tyle psów. Oni chcieli wejść do tego hotelu, bo wiesz, co jest najlepsze w tym zdjęciu, że jak je wyświetlamy, to ciężko znaleźć, kto jest właścicielem, a kto jest dżem. No właśnie, nie? No. Znaczy, wiesz, ja tutaj rozpoznaję już pewne gatunki. Na przykład tutaj mamy pudla, jak mi się wydaje. Aha. Chociaż nie, pudla to jest tutaj, zobacz. Tutaj. No, tutaj jest bokser, ma krzywy nos. Bokser, no. Zaczynaliśmy nad morzem bałtyckim niemalże. W Żarnowcu. Ziemia lubuska, bo tak się trafiło, bo ktoś coś powiedział, że jest fajne miejsce jak Żary, pojechaliśmy do Żar. Okazało się, że miejsce było bardzo dla nas przyjemne i tak już zostało. A dzisiaj organizacyjnie stworzenie takiego festiwalu musi się opierać na super współpracy ze wszystkimi, którzy mają w tym współudział, czyli władze. I tutaj lubuskie robi to doskonale, czyli wojewoda, marszałek, te wszystkie te dwa urzędy świetnie współpracują z nami, doskonale wręcz. W związku z tym dobrze nam się tutaj pracuje i ta ziemia lubuska sprawdziła się. Równie dobrze 19 lat temu mogliśmy zostać w Szymanowie i wtedy byśmy mówili o województwie, nie wiem, pomorskim chyba. Ale dzisiaj tutaj w województwie lubuskim nam się świetnie pracuje. We'll be right back.